Maja została zaatakowana przez swojego chłopaka, który obciął jej włosy. Spędziła lekcję zamknięta w ubikacji. Napisała wiadomość do swojej kuzynki, żeby ta do niej przyszła. Masz moje rzeczy? Tak, mam. Maja, co się dzieje? Dlaczego płaczesz? Widziałaś Damiana? Jest jeszcze w szkole? Nie wiem, co on ci zrobił. Majka, otwórz, błagam cię. Obciął ci włosy? On jest jakiś nienormalny. Majka, ja go zabiję po prostu. Nie, Sabina, on powiedział, że jeśli komuś powiem, to obleje mnie kwasem. Majka, ty nie możesz tak myśleć. My natychmiast musimy iść do nauczycieli. On jest jakiś nienormalny. Ale jak to zrobię, to mnie dopadnie, wtedy będzie koniec. Majka, musimy to komuś powiedzieć. On jest niebezpieczny, proszę cię, chodź ze mną. Sabina, ja się Majka, boję. Chodź, nic ci nie zrobi, będę przy tobie, obiecuję. Sabina jest przekonana, że Damian musi ponieść karę. Chce powiedzieć o jego napaści na kuzynkę nauczycielom. Zobaczysz, on za to zapłaci, mu się to nie upiecze, rozumiesz? A dokąd to? Nie zbliżaj się do niej, psycholu. To ty się do niej nie zbliżaj, to wszystko Damian, twoja wina. Gdybyś nie namykała jej w głowie, gdybyś nie namieszała jej w głowie, to wszystko byłoby dobrze. Odczep się! Ja cię też tyle razy błagałem. I co? Olałaś mnie. Przestań, udusisz ją. Bardzo dobrze, należy się. Odczep się. Odejdź, proszę, błagam, zrobię co zechcę. Co tu się dzieje? Nic. Nic, ja mam tylko uczę, że nie należy się mieszać w cudze sprawy. Co ty wyrabiasz? Zostawcie mnie! Odwalcie się! Co ty robisz, człowieku? Weź! Jakiś psychicznie czy co? Co tu się dzieje? Halo! Co tu się dzieje? Ty de mnie próbował udusić Sabinę! To jest jakiś chory! W porządku? Nieprawda, to tylko dla żartów! Nie, on naprawdę chciał ją udusić, obciął mi włosy i groził, że odeje mnie kwasem! Nie, panie, nie wiesz, to dziewczyna! One zawsze kłamią! Tak, a włosy sama sobie obcięła? Psychol! To ty jesteś nienormalny, że się tak na nią napalałeś! Ja się na nią napalałem, stary, co ty masz w tej głowie? Dobra, dobra, dobra! Tak, napalałeś, ona wszystkich tak prowokuje! Chodź tu! Czy ty zdajesz sobie sprawę z tego, że to, co robisz, to jest złe i to jest karalne? I co, może jeszcze doniesie pan nie na mnie na policję, tym tonem co? Do mnie, rozumiesz? Nie tym tonem. Idziemy do dyrektora i zadzwonimy sobie po policję. Wtedy będziesz to nikogo. Nie tym tonem. Idźcie proszę do higieniki, dobrze? Zaraz kogoś do was przyślę. Uważaj na język.